Kochani, Rebel24TV, przedostatnia transmisja, ostatnie 8 minut transmisji. Zobaczcie, w tym momencie wszystko jest otaśmowane, policja coraz bardziej, że tak powiem, coraz bardziej policja tutaj poszerza miejsce, żeby było bezpiecznie. Tutaj teraz ewakuują ludzi z przystanku. Zaraz przed moimi nogami i innych uczestników, tak, ponieważ byłam z przodu, ponieważ nagrywałam, przyszedł mężczyzna, który miał coś w ręce, co wyglądało jak jakiś ładunek wybuchowy. Tak symbolizowało, miał coś w ręce i rzucił, położył nam to pod nogi i miał coś w ręce i miał też na sobie bardzo duży plecak. Tłum nasz go zatrzymał. I cały czas poszerzają to miejsce bezpieczeństwa od tego czegoś. Też usłyszeliśmy, że drugie jest gdzieś w śmietniku. Przekazała nam jedna dziewczyna, że jeszcze w jakimś śmietniku coś też jest. Tak więc brak mi słów, bo pierwszy raz mam w życiu taką sytuację. Nigdy się wcześniej z tym nie spotkałam, żeby wpadł jakiś szaleniec z szałem w oczach, robił dziwną gestykulację. Tak, 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 ja wiem, idę. Ja się trzymam daleko. To już wyewakuowali ludzi z przystanku. No co prawda to było pod naszymi nogami, tak? Tutaj otaśmowują dalej. Jak teraz przejdę? Już szybko pod taśmą, dobra? Tutaj policja rozkłada kolejne taśmy, kolejne strefy bezpieczeństwa robi. Najpierw to było na... Cały czas poszerzają. Też powiedzieli, że czekają na snajperów, którzy przyjadą. Wyspecjalizowani ludzie zabezpieczają po prostu ten teren. Tam było wydarzenie, tam po prostu staliśmy, były przemowy, złożenie wieńców i zniczy. I nagle właśnie wpadł mężczyzna. Możecie to wszystko zobaczyć na przedostatniej transmisji na kanale Rebel24TV. Udostępniajcie to, zabezpieczajcie to, zgrajcie. Ewakuują coraz więcej ludzi. Ewakuują coraz więcej ludzi. Tak to wygląda. Tak to po prostu wygląda. On został zatrzymany. Najpierw ludzie z tłumu go zatrzymali, bo się przestraszyli, że nie stanie się krzywda. Bo byliśmy zaraz przy tym czymś, co policja nazwała prowokacją, że pewnie nie wypałem. Znaczy, że to jest po prostu stare, tak? I nic się nikomu nie stanie. Aczkolwiek później, jak już policja tutaj zaczęła interwencję, to po prostu taśmowała, jak widzicie, już bardzo duży teren. Z daleka nie będzie już widać tego. Tak więc taka jest sytuacja. Po prostu jestem troszeczkę taka wstrząśnięta, tak? Bo nigdy nie miałam do czynienia z czymś takim. Nigdy przede mną nagle nie pojawił się mężczyzna, który położy coś na ziemi, coś zerwał na chwilkę i będzie gestykulował, że coś się zaraz ma wydarzyć, tak? Złego, może jakaś krzywda. No wszyscy się przestraszyli. Policja tutaj wkroczyła w akcję, bo jeszcze został przez nich zatrzymany. Wyprowadzony i zatrzymany. Miał też przy sobie duży plecak. Nie wiemy, co chciał zrobić, nie wiemy, kim jest. Pytałam się go, kim jest i co chciał zrobić. Po prostu nie wiemy. Wszystko jest otaśmowane. Jak widzicie, ta strefa cały czas się powiększa. Nie wiem, co mam jeszcze wam powiedzieć, bo troszeczkę brak słów. No sama jestem wstrząśnięta sytuacją, tak, bo... Tak więc sama jestem wstrząśnięta sytuacją. Nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć, ale tak jak powiedziałam, przedostatnia relacja na Rebel24TV na tej zapasowej stronie. Przedostatnia relacja, wejdzie sobie ostatnie jakieś 8-10 minut, kiedy jeszcze były przemowy i ten mężczyzna po prostu pojawił się znikąd. I w taki sposób postąpił, w taki sposób się zachował. Czym wzbudził nasz niepokój, ponieważ coś trzymał w ręce, to był jakiś obwinięty krzyż. Ja to nagrałam, co prawda nie przyjrzałam się temu, tylko po prostu starałam się uchwycić wszystko kamerą. No pod czym, tak jak mówię, te strefy cały czas się powiększały aż do teraz. No i wydarzenie się przeniosło w to miejsce.
Nie wiem, co mam, mogę jeszcze wam powiedzieć. Idę do mojej kamery, bo stawiam Andrzejowi, żeby pokazać. Nie wiem nawet, co tam się na tej kamerze dzieje, ale mężczyzna został zatrzymany przez policję. I tyle na razie wiemy. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Tak więc obejrzyjcie sobie przedostatnia relacja. Nie ta ostatnia, która teraz leci na żywo, tylko przedostatnia relacja. Ostatnie jakieś 10 minut, 8-10 minut mniej więcej na oko nagrania. Ja ten mężczyzna wkracza po prostu na szturm. Przemowa niedaleko tego wieńca zniczy. Wieńców zniczy. Tak już mam tutaj dwie relacje teraz. Tak więc tutaj też powiem do widzów na Rebel 4 TV. Przedostatnia relacja, kochani. Przedostatnia relacja, jakieś 10-8 minut ostatniej relacji. Zobaczcie tą sytuację, bo ciężko ją opisać słowami, bo nie wiemy, co miał ten człowiek do końca na myśli, co on chciał zrobić, czy chciał cokolwiek złego zrobić. W każdym razie zaniepokoiliśmy się tym bardzo. No. Brak mi słów, tak więc będę kończyła relację. Słuchajcie, chyba sama nie wiem. No, policja taśmowa, teren, już mi się to z daleka nie widać. Czekają tutaj na specjalistów. Na początku to wyglądało tak bardzo niewinnie, a teraz zrobiło się tak bardzo poważnie. Tak więc. Cześć! Tak więc taka sytuacja jest. Dobrze, że nikomu się nic nie stało. Dobrze, że nikomu się nic nie stało. O, zobacz, jak to się. Tak to, kochani, wygląda. Tutaj już na tym mikrofonie prowadzę relacje. No nie mam wam więcej nic do powiedzenia. Tak jak powiedziałam, apeluję, wejdźcie na Rebel 24 TV. Zapasową stronę Rebel 24. Ostatnia transmisja, kilka minut ostatniej transmisji i sami ocenicie sytuację. Pozdrawiam was serdecznie. No i kontynuacje, na zasadzie całe wydarzenie i kontynuacje tej sytuacji wszystko macie na Rebel 24 TV. Tutaj są tylko urywki na Rebel 24, tutaj na tej stronie. Przepraszam, bo ja prowadzę dwie relacje naraz i widzowie mnie tu i tu słuchają. Tak więc od godzina 28 minutami robię, że to jest. Tak więc szczerze mówiąc, przychodzą jeszcze dreszcze, bo nigdy takiej sytuacji nie miałam. Nie wiem, czy to była prowokacja, co to miało znaczyć. Nie wiem, kim jest ten mężczyzna, tak jak powiedziałam. Nie powiedział, kim jest, nie chciał powiedzieć, nic nie mówił, coś mamrotał tylko pod nosem. A więc, kochani, kończę relację, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. I również apeluję was o wsparcie Rebel 24, tak, żebyście nas wspierali, żebyśmy mogli relacjonować i się nie poddawać w tym, co robimy i nagłaśniać dla was sprawy, dla was wydarzenia, żebyśmy to relacjonowali, żebyśmy mogli po prostu mieć, żebyśmy mieli możliwość jeździć po Polsce, tak więc no ja jestem dzisiaj szczęśnięta, muszę po prostu ochłonąć. Zwłaszcza, że ostatnio moje nerwy są do uleczenia, ale to już niebawem też się połączymy. Za kilka dni to wam też kilka rzeczy opowiem, tak więc pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się.